Kolejny ważny temat w naszym dzisiejszym programie. Psychoterapia. Dla kogo? Po co? I nie trzeba się jej wcale bać, bo coraz częściej okazuje się, że są lekarstwa i są sposoby nie tylko na ból głowy, na ból brzucha, ale także na ból duszy i na inne problemy związane z naszą psychiką. Będziemy o tym za chwilę rozmawiać w naszym studiu, ale najpierw zabierzemy Państwa do Sontop, bo tam będą właśnie specjaliści na ten temat rozmawiać. Ola Grysz wybrała się tam. Z naszą kamerą wybraliśmy się do gminy Sontopy w powiecie bartoszyckim, bo właśnie tu odbędzie się konferencja pod tytułem Kto dziś potrzebuje terapii? To kolejny przykład na to, że w małych gminach, małych miasteczkach mogą dziać się naprawdę wielkie rzeczy. Ma służyć ta konferencja? Moim zdaniem przede wszystkim takiemu oswojeniu ludzi, którzy nas otaczają, naszych najbliższych, z terapią w ogóle i z terapeutami w szczególności. Znaczy, chodzi o to, żeby pokazać im, tym ludziom, nam wszystkim, że terapeuta to zwykły człowiek z krwi i kości, sąsiad, ktoś, kto jest w najbliższym naszym otoczeniu, nikt wyjątkowy. To nie jest cudotwórca, to człowiek, który stwarza pewną przestrzeń, żeby coś zmienić w swoim życiu. Znajdujemy się teraz w takim punkcie, że mamy praktycznie wszystko w życiu, ale tych problemów wydaje się jest coraz więcej. Z czym najczęściej przychodzą ludzie do terapeuty? Nie wiem, czy problemów jest coraz więcej. Myślę, że może coś w tym być. Natomiast myślę, że towarzyszy nam taka presja. Presja osiągnięć, presja czasu. Chyba nie za bardzo sobie z nią radzimy. Dodatkowa presja wyglądu, presja zdrowia, trzeba mieć świetne samopoczucie, nie wolno narzekać. Nie ma czasu na ból, na cierpienie, bo jest kolejna tabletka na to czy inne. Nie chcemy czuć się źle. Ja mam zapotrzebowanie na czuć się świetnie. Nie? Chcę być świetnie wyglądać, czuć się świetnie, robić szybko, w taki sposób lekkostrawny. Szybko chcielibyśmy też zażegnać nasze problemy. Tak jak Pan wspomniał, najlepsza jest tabletka, a chyba do wszystkiego w życiu potrzeba czasu. Wszystko wymaga czasu, wszystko jest procesem. Szczególnie te procesy terapeutyczno-wychowawcze, bo o takich mowa, cała ta pedagogizacja wymaga procesu. Dziś wiem, co mówiła moja mama, kiedy byłem chłopcem. Dziś mam 52 lata. Dotarło. Więc ja myślę, że wszystkie te procesy zmiany, procesy przebudowy własnego życia wymagają czasu, ale wymagają przede wszystkim pracy. Pracy i chyba motywacji. Jak długo społeczeństwo korzysta z terapii? Terapia tak naprawdę jest już długo obecna jako forma leczenia. Natomiast jako proces samorozwoju, samoświadomości, takie towarzyszenie w procesie zmiany jest stosunkowo czymś nowym, bo tak ją zaczynamy rozumieć na szczęście, że to nie tylko jest forma leczenia chorób, zaburzeń, dysfunkcji, ale również proces, z którego każdy może skorzystać, w który każdy może wejść. I to jest tak naprawdę kwestia ostatnich kilkunastu lat, takie rozumienie terapii. Nazwa konferencji to komu dziś potrzebna jest terapia? No właśnie, komu dziś potrzebna jest terapia? Z procesem terapeutycznym jest trochę tak jak z siłownią albo ze zdrowym odżywianiem się. No można nie dbać o siebie i żyć, może krócej, ale pytanie, jakie to życie? I podobnie z terapią. Moim zdaniem każdy skorzysta, jeżeli poświęci sobie trochę czasu, bo terapia jest takim obszarem, na którym poświęcamy sobie czas. Często to jest bardzo nowe doświadczenie, bo wiele lat siebie zaniedbujemy. Terapia to jest samopoznanie, więc każdy skorzysta, ja, pani, państwo, na tym, żeby się sobie przyjrzeć, lepiej siebie zrozumieć, dostrzec to, co możemy w sobie zmienić, to tak ładnie mówimy, przepracować,
nie musimy cierpieć na jakąś chorobę, nie musimy mieć depresji, nie musimy być uzależnieni, bo oczywiście ona jest dedykowana osobom, które mają już zdiagnozowane jakieś trudności, ale również tym, którzy po prostu chcą żyć lepiej. To jest inna jakość życia. Jakość życia, w którą jest wpisane rozumienie siebie i też taki proces, kiedy my ze sobą potrafimy pracować, bo ten proces terapeutyczny, on się potem dzieje. Po kilku spotkaniach już możemy nauczyć się czegoś ważnego, co później stosujemy w codziennym życiu. Niektórzy mówią fanaberia, inni mówią, że to wstyd przyznawać do tego, że chodzi się na terapię. A to po prostu szukanie pomocy i sprawianie, że nasze życie staje się po prostu lepsze, może łatwiejsze, chociaż nie zawsze o łatwość chodzi. W naszym studiu Robert Banasiewicz, specjalista terapii uzależnień, pedagog, Centrum Psychoterapii Rehab. Witamy Pana serdecznie. Dzień dobry Państwu. To komu dziś potrzebna jest terapia? Myślę, że wszystkim nam jest potrzebna terapia. Tyle, że ciągle funkcjonuje takie przeświadczenie, się ciągle z tym spotyka. Terapia jest dla wariatów. Dlatego myślimy o niej tak dziwacznie. Tak jak Marysia powiedziała, terapia tylko wtedy, kiedy mamy zdiagnozowane coś, tak? My lubimy mieć diagnozę, my lubimy być chorzy. Nie? Jak już mam jakąś diagnozę, jestem chory, przynajmniej wydaje mi się, że wiem, co robić, tak? Wiem, jaką wziąć tabletkę. Chodzi o to, żeby spróbować zadbać o siebie, tak? Jesteśmy pierwszym pokoleniem, które stać, które może zająć się psychoterapią. Już nie musimy obalać komuny, nie musimy walczyć na tej czy innej wojnie. Walczymy o siebie. Tak, dziś mogę się zająć tym. Mamy po dwa samochody w garażu, w miarę stabilne życie. Dzieci są w niezłych szkołach, więc może czas pomyśleć o tym, żeby może nasze wnuki, jak my to zrobimy, zaczęły funkcjonować w miarę stabilnych domach, gdzie ta równowaga pomiędzy tą strefą materialną, strefą bycia, a strefą ducha była zachowana, tak? Żebyśmy nie musieli kombinować, wybierać, być czy mieć. Ja myślę, że i być, i mieć, tak? Że to można wszystko połączyć, tylko trzeba wiedzieć jak. Czy nie jest trochę tak, że kiedyś właśnie mieliśmy te czasy, w których była wojna, obalaliśmy komunę i z tego powodu też potrzebna nam była jakaś terapia, a teraz mamy ten względny spokój i gdzieś pojawia się miejsce na taką rutynę, pustkę, na takie poczucie, że coś powinniśmy zrobić, ale nie wiemy do końca co. Czy w takich sytuacjach terapia również jest potrzebna? Myślę, że chodzi o to, żeby troszeczkę odczarować te terapie, nie? To, żeby to nie było jedynie leczenie, tak? Tylko i poprawianie życia na lepsze. Tylko żeby zrozumieć, że w całych tych procesach chodzi o to, żeby zmienić życie na nowe, tak? Żeby Bo to nie musi być łatwe, tak? My jesteśmy przyzwyczajeni, my bardzo pragniemy żyć łatwo. I nie? Przyjemnie. Jasne, to ma być lekkostrawne. My nie chcemy mieć stresu, my nie chcemy mieć słabszego samopoczucia. Ja nie akceptuję tego. Nie rozumiem, że kiedy jest jesień, to ja mam prawo czuć się gorzej. Bo to jest, tak jestem biologicznie skonstruowany. A my, ludzie nowocześni, mamy te takie różne lampy, które nam robią światło i oczekujemy od siebie, że będę czynny, aktywny 24 na dobę, 365 dni w roku. Tak? Ja nie zakładam, że coś może być innego, że ja mogę to poprzeżywać. A tak naprawdę chodzi o to, że ja nie wiem, co przeżywam. Jeżeli bym Państwa teraz zapytał, co czujecie w tej chwili, to jest najtrudniejsze pytanie. Znaczy, pytanie jest łatwe, odpowiedź jest trudna. Bo się jej wstydzimy czasami. Jasne. Ja na przykład chodziłam na terapię przez 2 lata, ale traktowałam bardziej swoją terapeutkę jak trenerkę, która pomagała mi przechodzić przez pewne procesy. Super. I też tłumaczyć mi mechanizmy mojego postępowania, które nie wiedziałam skąd się biorą i dlaczego tak się zachowuję, a nie inaczej. Ja myślę, że to, co Pani powiedziała, ja chodziłam na terapię, to jest jedna z lepszych rzeczy, jakie można zrobić ku zmianie innych ludzi, nie? To, żeby to oswoić, że to nie znaczy, że miałem jakiś dramat skończony, tak? W ogóle masakrę, tylko że po prostu chciałam coś zmienić. Chciałem coś poprawić. Coś mi nie leżało. Jasne, o to chodzi. Nie wiem co za bardzo, ale coś mnie w duszy boli. Tak. Nie? I to jest okej. Okay, I też o to chodzi też w mojej pracy, w różnych spotkaniach z ludźmi. Oswajanie.
to zwykli ludzie, trenerzy, trenerki, fajni ludzie, czasem mniej fajni, ale zwykli ludzie. To się dzieje w zwykłych domach, bo może być równie dobrze w Olsztynie, gdzie jest świetna kadra w ogóle terapeutyczna, ale może być w Sątopach, może być w Pustnikach, Klimkach i jeszcze innych miejscach, takich małych ojczyznach, bo to o to chodzi. I nie ma wstydu, co? Nie ma, nie ma naprawdę. Dlaczego się wstydzić? No można, tylko po co? Nie? Po co, jeżeli to mogę, mógłbym coś zrobić, mógłbym coś zmienić, mógłbym żyć fajnie, a jednocześnie może nasze wnuki będą się wychowywały w fajnych domach. No. Jednocześnie chyba też nie czuć aż tak bardzo tych presji, które dookoła nas są. Mówił Pan o tym wcześniej również. Świat nas atakuje, mamy pięknych ludzi w telewizji również, mamy pięknych ludzi w różnego rodzaju czasopismach. Pokazują, jak sobie świetnie radzą, jak odnieśli sukces, my to czytamy i uznajemy, kurczę, moje życie chyba nie w tę stronę poszło. To się ze mną nie tak. Nie jesteśmy wszyscy supermenami, chyba tak trzeba to podsumować, podkreślić i tak zaznaczyć ten początek. I trzeba by było zrozumieć, że to już nie te czasy, żebyśmy my wszystko, bo my Polacy tak mamy, nie? Że ja lubię wszystko zrobić w domu, sam, wymienić kran, naprawić samochód, nie? A tu chyba czas przyszedł na specjalistów, żebyśmy zajęli się tym, co umiemy. A różne takie rzeczy specjalistyczne zostawili specjalistom, a zamiast próbować nie czuć presji, czuć tę presję, bo to naturalne, ja czuję presję różną, tak? Ale mogę ją czuć, wolno mi ją czuć, wolno mi być smutnym, wolno mi się załamać, wolno mi się zamknąć w sobotę w pokoju i cierpieć. Nie? I pocierpię, potem wstanę i biorę się znowu do pracy, tak? Dajmy sobie, pozwólmy sobie być ludźmi, nie pozwólmy sobie cierpieć. I szukajmy tych, którzy nas będą po prostu wspierać. Nieważne, czy się nazywają coachami, trenerami, czy terapeutami. Bardzo dziękuję. Robert Banasiewicz, specjalista terapii uzależnień, pedagog Centrum Psychoterapii Rehab. Dziękujemy bardzo za tę rozmowę. Państwa zapraszamy na kolejną część, która już za chwilę. Dbajmy o swoje dusze.